Wcześniej nie miałem świadomości, że książki są tak fajne, mówiąc po prostu. Nie miałem tego nawyku, musiałem go budować przez czytanie kryminałów, biografii, autobiografii sportowców. Bo tak jak już wcześniej powiedziałem, podstawówka, gimnazjum, minęła mi właśnie na typowo graniu w piłkę, w siatkówkę, w piłkę nożną, jak to młody chłopak. I nie miałem żadnej zajawki na to, żeby czytać. Ale no, zaskoczyło mnie to i teraz już 5-6 lat mija mi na wertowaniu tych stron i kolekcjonowaniu książek. Teraz już mam tak, że nawet jak się budzę i zaczynam jeść śniadanie, to tak czuję się nieswoje, jak ta książka nie jest otwarta, bo nie wiem, czy to jest dobry styl czytania, ale nawet jak mam chwilkę na 5-6 stron, to zawsze z przyjemnością je przeczytam. Teraz to jest podstawa i wydaje mi się, że też niesamowita frajda, żeby wymieniać opinie o książkach przeczytanych razem ze swoimi znajomymi, bo wiadomo, że każdy ma swoją perspektywę na daną książkę i to są naprawdę dużo ciekawsze rozmowy niż o cały dzień o tej siatkówce, o odbijaniu, o treningach. Jak możemy sobie trochę zmienić perspektywę, to czas też milej mija. Zauważyłem, że w przeciągu tych 5 lat bardzo zmieniłem się jako człowiek, stałem się mądrzejszy, ciekawiej się wypowiadam. Znam wiele życiorysów bohaterów z powieści, więc mam też o czym opowiadać. Więc gdybym to robił od 20 lat, to byłbym jeszcze ciekawszy, więc bardzo żałuję, ale no, jakby życie się zmienia, ludzie są mądrzejsi po czasie zazwyczaj, więc dobrze, że zacząłem czytać niedawno, ale myślę, że tym tempem dużo nadrobię i jest okej.